wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd. Na szerokiej drodze bije czarci sąd. Ze ślepymi pójdziesz, wpadniesz w dół. Wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd. Na szerokiej drodze bije czarci sąd. Ze ślepymi pójdziesz, wpadniesz w dół. Chciałem zacząć od samego początku. Proszę, pierwszy slajd, to mamy tutaj u góry pierwszy werset Biblii. Jeśli otworzycie sobie tą pełną Biblię, czyli Stary i Nowy Testament, no to właśnie zaczniecie czytać od tego wersetu. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jeśli potem otworzycie sobie jedną z Ewangelii, czyli z tych pierwszych ksiąg Nowego Testamentu. Ewangelia Jana jest szczególną Ewangelią, bo jest napisana do naszego świata, do świata greckiej kultury. To już nie jest Ewangelia do Żydów, tak jak Ewangelia Mateusza, od której zaczyna się Nowy Testament, ale to jest Ewangelia do pogan. Do pogan tego, można powiedzieć, grecko-rzymskiego imperium, gdzie w języku, gdzie w dominium ludzi, kultury, sztuki, filozofii i tak dalej, królował język grecki i pojęcia greckiej filozofii. I macie początek Nowego Testamentu, początek Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. No chyba nie trudno dostrzec podobieństwo między tymi dwoma fragmentami. One są odległe w czasie o ponad 1000 lat. Kulturowo, wiedza ludzi i tak dalej, tutaj cywilizacja już się rozwinęła, mamy Imperium Rzymskie, mamy grecką filozofię, kulturę, sztukę i tak dalej. To niektórzy mówią, że to jacyś naćpani pasterze, nie? Jakaś taka słodka, szurnięta pani coś takiego kiedyś powiedziała. To jest sam początek Starego Testamentu, a to jest przesłanie dla najlepszych z najlepszych, najbardziej inteligentnych, obdarzonych wielką wiedzą i kulturą ludzi tamtych czasów. Wskażcie różnicę. Niezależnie jakiej kto jest prowiniencji, skąd pochodzi, jakie ma wykształcenie, wiedzę, tytuł szlachecki czy akt własności, ma te same pytania egzystencjalne. Skąd się tu wziąłem? I dokąd zmierzam? Ale nie da się odpowiedzieć na te wszystkie pytania właśnie późniejsze, kiedy nie odpowie się na to pytanie, co było na początku. Czyli dlatego cała Biblia, i Stary, i Nowy Testament w tej wersji dla pogan, bo Żydzi już przecież znali Księgę Genezis, Księgę Rodzaju doskonale, nie trzeba było im tego w Ewangelii przypominać, a w Ewangelii dla pogan, czyli dla ludzi spoza żydowskiej kultury, można tak powiedzieć, bo ktoś myśli, że poganie to jacyś tacy z rogami, w skórach i tak dalej, nie, nie. Oni co do kultury byli, można powiedzieć, nawet wyżej niż Żydzi w tym momencie, ówcześni Grecy. Mamy dokładnie ten sam przekaz. Jeśli Bóg tak rozpoczyna swoją narrację. Dzisiaj to jest takie modne słowo. Kiedyś się mówiło, kiedy Bóg rozpoczyna tak samo starą i nową historię, od tych samych słów, od tego samego zdarzenia, od odpowiedzi na to samo pytanie, to znaczy, że to jest coś bardzo ważnego. Że to jest jakiś fundament, na którym oprze się reszta jego historii, reszta jego narracji, reszta jego objawienia. Jak można powiedzieć językiem Biblii. Dlatego na następnym slajdzie pokazałem tutaj jak gdyby dwa światy. Omawiałem to tydzień temu, jak ktoś chce, będzie to na naszym kanale YouTube niedługo. Będzie można sobie to zobaczyć. Nie chcę
długo mówić, jedynie tylko zamek ten światłości, jasny chrześcijaństwo i zamek wrogów Boga. Można to nazwać ateizm, humanizm, czy jakoś inaczej, czyli wrogowie chrześcijaństwa. To jest mniej więcej obraz, który przedstawia nasze zmagania od drugiej połowy XIX wieku. Bo związane jest to z tym, wydawałoby się, naukowym pojęciem ewolucji. Ateiści bardzo długo myśleli, czy ogólnie można powiedzieć, wrogowie chrześcijaństwa bardzo długo myśleli, w jaki sposób zniszczyć chrześcijaństwo. Jak ci z was, którzy troszeczkę znają historię, wiedzą, że XIX wiek to jest eksplozja chrześcijaństwa. Eksplozja misji protestanckich na cały świat. Praktycznie najdalsze zakątki świata zostają spenetrowane przez chrześcijańskich misjonarzy, którzy jednocześnie są naukowcami. Słyszeliście o takim Livingstone'ie, jak ktoś czytał Stasia Inel. Oczywiście nie ma tam ani słowa, że to jest protestancki misjonarz, a przy okazji prowadzi badania różne etnograficzne, antropologiczne, tam niesie jakieś cywilizacje, medycynę i tak dalej, nie? W każdym razie wiek XIX to jest eksplozja biblijnego chrześcijaństwa na cały świat. I wrogowie chrześcijaństwa, ateiści, ci, którzy z różnych powodów, do czego później jeszcze dotknę tego tematu, nienawidzą Boga, myśleli, co zrobić, żeby zatrzymać ten pochód. Mówi się wam w szkołach, że Darwin wymyślił teorię ewolucji, no bo tak odkrycia naukowe go kierowały. Absolutnie. On w swoich prywatnych listach pisze, jaką miał motywację. Są pośród nas studenci czy doktoranci filozofii, mogą wam później szczegółowo objaśnić. Darwin myślał, jak zniszczyć chrześcijaństwo. I stwierdził, że musi zniszczyć jego fundament. Musi zaatakować jakąś cegłę, na której cała budowla rośnie. Bo kto próbował obalić zmartwychwstanie, to nawet do dzisiaj największe tęgie umysły ateistyczne mówią, no nie wierzymy w zmartwychwstanie, ale nie potrafimy wyjaśnić czy wykazać, że ono nie miało miejsca i że te dowody przedstawione w Biblii i w historii pozabiblijnej, bo Bóg zadbał o to, żeby zmartwychwstanie było też w innych źródłach potwierdzone, są praktycznie nie do ruszenia. Byłem kiedyś na spotkaniu z takim drugim po Dawkinsie, a niektórzy mówią, że nawet pierwszym, profesor Coyne. I on na pytanie, co by nam się najbardziej przydało, jakiś ateista, dokładnie kobieta, gdybyśmy umieli obalić zmartwychwstanie. Wtedy byśmy zniszczyli chrześcijaństwo już całkowicie. Tego nie potrafią. Darwin oczywiście też tego nie mógł zrobić, bo to są zapisy. Ale poszedł inną drogą. Okazuje się, że bardzo skuteczną. Stwierdził, tutaj widzicie, wszystkie te armaty. Chrześcijanie zajmują się takimi balonami próbnymi, a wszystkie armaty wrogów chrześcijaństwa są skierowane, mogę slajd pierwszy? Właśnie na te prawdy, od których Bóg zaczął swoją narrację. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Proszę slajd drugi z powrotem. Darwin wiedział, że jeśli ludziom zaproponuje jakieś konkurencyjne, inne rozwiązanie problemu, skąd się wziąłem, skąd się wzięło to wszystko dookoła, takie piękne, takie zadziwiające, takie niekiedy przerażające, skąd się to wszystko wzięło i skąd ja się tutaj wziąłem, to wtedy cała dalsza narracja chrześcijańska albo się zawali, albo przynajmniej osłabi się jej znaczenie i ludzie będą myśleli, może tak, a może nie. Nie chcę oczywiście poświęcać dzisiejszego naszego spotkania teorii ewolucji i biblijnej prawdy na temat stworzenia. Chcę tylko zaznaczyć, tak jak pokazałem w slajdzie pierwszym, że Bóg zaczął od tego. Dlatego musi to być jakaś bardzo ważna, kluczowa prawda. I jeśli ty szukasz Boga, jeśli ty zastanawiasz się na temat tego, jaki On jest, czego od ciebie chce, po co cię tu, że tak powiem, umieścił, po co tu jesteś, nie lekceważ tego problemu. Jeśli Bóg dał to na początku,
zarówno Starej Księgi, Starego Testamentu, jak i Księgi dla największych umysłów, co do której myślę, że każdy współczesny filozof zgodzi się, że żaden z dzisiejszych filozofów nie dorasta poziomem intelektu i odkryć do filozofów greckich. Jest który by zaprzeczył tej tezie? Czy coś nowego w filozofii urodziło się po czasach greckich? Oczywiście. I do tych ludzi z takim umysłem, nie w tych sierściach, wiecie, w jaskiniach i tak dalej. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. To jest pierwszy przekaz dla ludzi najwyższej kultury i najlepszych umysłów w dziejach ludzkości. Dlatego warto, żeby każdy dzisiejszy człowiek, który też jest oczywiście oświecony, kulturalny i tak dalej, ale zwykle o czasach antycznych ma już mniejsze pojęcie, pamiętał o tym. Ale idźmy dalej narracją naszej Ewangelii. Jaki związek ma to Słowo, przez które wszystko powstało, a bez niego nic nie powstało, z Jezusem, od którego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, który umarł, byśmy my mogli żyć? Znacie na pewno ten werset dosyć dobrze. To też z tej Ewangelii. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. Pełny łaski, ten termin już definiowałem, prawdy nie będę. Jezus jest tym Słowem Boga. To jest ciekawe pojęcie. Kiedy my myślimy, Jezus jest Słowem Boga, to jeszcze nic nie rozumiemy. Właśnie trzeba się troszeczkę cofnąć do fundamentów naszej cywilizacji, czyli do filozofii greckiej. To Grecy ukuli takie słowo, które my tłumaczymy jako słowo. Jest to słowo logos greckie. Są różne instytucje naukowe, księgarnie niekiedy się tak nazywają i tak dalej. Dzisiaj ono, to logos funkcjonuje w naszej kulturze, ale pozwolę sobie troszeczkę nad nim posiedzieć. Tu nasi studenci, jak studiowali w ramach uniwersyteckiego studium Biblii, studiowali właśnie Ewangelię Jana. Pamiętacie, jaka najbardziej definicja, wytłumaczenie tego słowa logos zapadła wam w pamięć? Słucham? Troszkę. Rozum wszechświata. Rozum wszechświata. Czyli wszelka myśl, wiedza, no to, co obejmuje słowo rozum. Nie? Tak jak człowiek mówi swój rozum, to teraz wyobraźmy sobie, że cały wszechświat, oczywiście wyobrazić sobie wszechświat, to jest coś poza naszą wyobraźnią. Ci, którzy byli na przykład w jakimś planetarium i oglądali wielkość tego wszechświata, to po pewnym czasie człowiek już po prostu, patrząc na to porównanie człowieka, Ziemi i tak dalej, traci wyobraźnię. Już nie potrafi sobie takich wielkich rzeczy wyobrazić. Już po prostu staje się mniej niż pyłkiem w tych przestworzach. Oczywiście, jeśli pójdziemy w drugą stronę i byśmy badali strukturę materii, to wchodzimy w analogiczną rzeczywistość. Praktycznie znowu w kosmos. Także ten cały wszechświat, zarówno ten wielki makrokosmos, jak ten i mikrokosmos, ma za sobą rozum. Ma jakąś wiedzę, jakiś potężny intelekt, który no, w głowie się nie mieści dla przeciętnego człowieka. I to jest właśnie greckie słowo logos. I to jest Jezus. To jest ucieleśnienie logosu. Słowo ciałem się stało. Cały logos zamieszkał w postaci człowieka. I przyszedł na ziemię i widzieliśmy, mogliśmy go oglądać.
Dzisiaj możemy o nim czytać i tak dalej. Poproszę następny. Slajd, żebyście jeszcze raz zobaczyli, jak to słowo bardzo często pojawia się w tym początkowym fragmencie Ewangelii Jana, czyli przesłania do umysłów, najtęższych umysłów naszej kultury. I to jest właśnie to słowo, co zamieszkało wśród nas. Jezus przyszedł na ziemię. I ludzie zareagowali na dwa sposoby. Poproszę. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale pierwsza reakcja. Swoi. Człowiek, szczyt stworzenia, dla którego wszystko zostało stworzone. Swoi. W całej swej masie go nie przyjęli. Ale to nie jest. Cieszymy się. Koniec historii. Tym zaś, czyli pojawili się jacyś inni wśród tej ogromnej masy i większości ludzi, którzy nie rozpoznali Jezusa i Go nie przyjęli. Pojawili się jacyś ci, którzy Go przyjęli. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Zobaczmy przez chwilę, jakie są skutki tej właściwej odpowiedzi na przyjście Jezusa. Czy na samego Jezusa lepiej. Jakie są skutki tego, że część ludzi, mniejszość, wąska ścieżka, też śpiewaliśmy, to jest jedna z naszych ulubionych piosenek, wąską ścieżką, idź pod prąd. Nie? Wąską ścieżką, niektórzy go przyjęli. Jaki skutek? Zobaczcie. Kto? Jezus dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Jeśli macie akt własności swojego domu, no to myślicie, że macie do niego prawo, nie? Przyjdą komuniści. Wasi dziadkowie to pamiętają. Jeden miał cegielnię, drugi pole, trzeci majątek, czwarty nie wiem co tam jeszcze. I co z aktem własności? Gdzie wylądował? Jeśli nie ma siły tego, który dał ci prawo, to nikt nie będzie go szanował. To możesz sobie tapetować ścianę aktami własności. Tego państwa nie ma, nikt ich nie szanuje. Dlatego, jeśli ktoś ci daje do czegoś prawo, to się zapytaj, czy on jest na tyle silny, by ochronić to prawo, które ci dał. No i zapytajmy się, kto? Tym, którzy go przyjęli. Nie tej całej większości masy, do których Jezus przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Kto gwarantuje to prawo? Czy coś może się z nim stać? Czy ktoś może go podrzeć, to prawo? Czy ktoś może wykazać jego bezwartościowość, czy postąpić wbrew temu prawu? No wszystko to są proste, retoryczne pytania. Dlatego z tego wyprowadzamy, z tego, że tym, którzy przyjęli Jezusa, On dał prawo stać się dziećmi Bożymi, wyprowadzamy jedną z podstawowych takich prawd na temat chrześcijaństwa. Proszę, następny slajd. Chrześcijaństwo to nie religia, to adopcja przez samego Boga. Religię rozumiem jako zespół wszystkich działań człowieka, które on podejmuje, żeby przybliżyć się do Boga. Tu widzimy poprzedni slajd, kierunek odwrotny. To on przyszedł do nas.
i tym, którzy Go przyjęli, to On dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Nie? Chrześcijaństwo to nie religia, to adopcja przez samego Boga. Dlatego jeśli ktoś to pojmie, ktoś wejdzie w tą nową relację i wie, że jest dzieckiem Boga, nie dlatego, że tak mu się wydaje, albo tak, że ksiądz powiedział, czy ma świadectwo chrztu, które se może, wiecie, tak samo jak te akty własności, nakleić na ścianie, bo jeśli poproszę, poprzedni slajd, zobaczcie. Co tu ma człowiek? Drugi człowiek. Co ma do tego? Do tego nadania nam, tu mówię o tych, którzy przyjęli Jezusa, tego nowego tytułu, nowej tożsamości dzieci Boga. Co człowiek ma do tego jakiś? Chociażby się i ubrał ładnie i czapkę se nałożył jakąś, albo jakąś ładny szaliczek. Co to ma do tego? Nie z krwi, nie z cielesnej woli, nie z woli męża. No, rozumiem też, że i nie kobiety. Jedźmy dalej. Jeśli mamy te dwie reakcje, że zdecydowana większość, cały świat nie poznał, nie przyjął, no i mamy tych nielicznych, którzy Go przyjęli i którym Jezus dał prawo stać się dziećmi Bożymi, warto zadać sobie pytanie, co różni te dwie grupy ludzi? Dlaczego ci pierwsi nie rozpoznali Jezusa? Przecież, zobaczcie, On przyszedł do swoich. Przyszedł do narodu wybranego, który przygotowywał wcześniej bardzo długo, żeby rozpoznali Go. To nie było tak, że z zaskoczenia i oni nic nie wiedzą. Byli przygotowywani przez proroków, przez setki lat, żeby rozpoznać Mesjasza. Ale gdy przyszedł, Go nie przyjęli. Ci Go przyjęli. W tej samej Ewangelii znajdujemy też odpowiedź na to pytanie, tylko dalej, w trzecim rozdziale. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz, i tu jest znowu mowa o pierwszej grupie, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Wróćmy do poprzedniego slajdu. Ci ludzie ukochali zło. Ci ludzie ukochali grzech. Ci ludzie ukochali ciemność. I testem tego, chociażby twierdzili, że są bardzo moralni, tam chcą wszystkie przykazania i tak dalej, testem tego jest właśnie reakcja na Jezusa. Jeśli człowiek dowiaduje się o Jezusie, słyszy Ewangelię o darmowym zbawieniu, oczywiście to nie znaczy, o dobra, lecę, podwijam kiecę. Nie? Ty, to ciekawe, tak nigdy nie myślałem. To mnie zastanawia i idzie coraz dalej w tym kierunku. No to on jest z tej drugiej grupy. Ale się mówi, nie mów mi tego, nie, nie, nie i tak dalej. Oczywiście może być to jakieś chwilowe zaślepienie jakąś tradycją, że został nauczony nienawidzieć wszystkiego, co jest inne. Nie? Ale zwykle taki człowiek, jak nawet tak mówi, nie mów mi tej i zatyka uszy i tak dalej. Jeśli jest z tej drugiej grupy ludzi, którzy szukają prawdy, którzy kochają dobro, tęsknią za nim, to on później po cichu gdzieś zacznie ci grzebać w twojej szafce, jeśli to jest mama albo córka, synuś czy coś. Patrz, no co to ta Biblia? I zacznie tam otwierać i podczytywać. I niekiedy po jakimś czasie się nawróci. Co zresztą, o, tam widzę starszą panią, właśnie w ten sposób trafiła do Jezusa. W każdym razie, następny z powrotem, poproszę, powód jest prosty. To nie jest kwestia jakichś teologicznych rozważań, że świadectw historycznych, że za mało, cudów za mało, czy czegoś. To jest sprawa twojego serca. Kochasz dobro albo zło. Ja nie mówię, że jesteś dobry czy zły. Nie. Ale za czym tęskni twoja dusza? Możesz być najgorszym grzesznikiem w całej swojej grupie studenckiej czy w całej swojej wsi, ale możesz cały czas tęsknić do dobra. I wtedy, kiedy zobaczysz rozwiązanie, kiedy spotkasz się z rozwiązaniem, że a bowiem tak Bóg umiłował świat, to też z tej Ewangelii z trzeciego rozdziału, że Syna swego jednorodzonego dał, właśnie dał na krzyż, aby umarł za ciebie,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale masz życie wieczne, to cię ruszy. Pójdziesz w tym kierunku i zaczniesz szukać, aż znajdziesz, aż otrzymasz od Jezusa prawo, aby nazywać się dzieckiem Boga. Ale nie chciałbym w tym momencie jeszcze zakończyć. Zwykle, kiedy chrześcijanie mówią swoje główne przesłanie, tu kończą. I mówią, w jaki sposób można przyjść do Jezusa. O tym możemy jeszcze chwilę powiedzieć, ale ja chciałem jeszcze powiedzieć coś, o czym rzadko się mówi, a o czym też dzisiaj śpiewaliśmy. Że Jezus obiecał, jak pamiętacie, uczniowie po zmartwychwstaniu przebywali jeszcze przez kilkadziesiąt dni z Jezusem. W pewnym momencie on został zabrany do nieba, to się nazywa w niebo wstąpienie. Nie? I pamiętacie, co wtedy anioł, po tym jak już Jezus został zabrany do nieba, powiedział do uczniów? Dzieje apostolskie, sam początek. Co się gapicie? Ten Jezus, którego widzieliście, jak wstępuje, tak samo przyjdzie na ziemię. Oczywiście to parafraza, tam troszeczkę inaczej jest. I ja chciałem jeden z opisów z Księgi Apokalipsy, kiedy rzeczywiście to słowo, to przez które wszystko powstało, na początku Bóg stworzył, początek Ewangelii, na początku było słowo. I to słowo pojawia się też w ostatniej księdze Biblii. I otwórzmy ją w tym momencie. Księga Apokalipsy, 19 rozdział. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Dziękuję. Mamy do czynienia z tą samą osobą. Jest jasno to określone. Znowu Słowo Boże wcielone pojawia się na arenie dziejów. Jest wojna. Są dwie grupy ludzi. Zobaczcie. Szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty, biały bisior. Jakbyśmy więcej mieli czas i czytali, studiowali ten temat tego czystego, białego bisioru, to jest właśnie ta nowa szata na naszą skrwawioną grzechami szatę, którą zabiera nam Jezus i daje nam czystą, nową, upraną w Jego krwi. To jest ten czysty, biały bisior. To mniej więcej symbolizuje. Jak mówię, nie chcę wchodzić daleko w ten temat. Ale jak czytaliśmy w Ewangelii Jana, większość dalej będzie kochała grzech. No i pytanie do każdego z nas, po której stronie tego konfliktu wtedy się znajdzie? Czy po stronie Słowa Bożego, po stronie Jezusa, przyodziany przez Niego w czyste nowe szaty, czy też po stronie jego wrogów, których on przyjdzie zniszczyć, przyjdzie pokonać. O takim Jezusie rzadko się słyszy. Zwykle się eksponuje miłość Jezusa i jego poświęcenie dla nas. Tak, teraz trwa czas łaski. Dlatego właśnie śpiewamy cudowna Boża łaska. Teraz tylko przez jedno twoje tak możesz z wroga Boga stać się jego nie tylko przyjacielem, bo to jest jeszcze mało, stać się jego dzieckiem, które ma do tego na wieki prawo. Ale kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, wtedy, jak to ja mówię, pociąg odjechał. Wtedy jesteś albo tu, albo tu. Przeczytajmy jeszcze na koniec list do jednego z kościołów, który na początku
na początku Księgi Apokalipsy widzimy. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Dziękuję. Tam jest oczywiście dużo więcej listów do kościołów. Księga Apokalipsy zaczyna się 7 listami do różnych kościołów. Ja wziąłem ten, ponieważ wydaje mi się, że on najlepiej pasuje do naszej kultury. W naszej kulturze wszyscy myślą, że są chrześcijanami. A chrześcijanin, jak to trzeba uświadamiać ludzi w naszej kulturze, to nie jest człowiek, który przyjął chrzest. Tak u nas się myśli. W sądzie, którą możecie zobaczyć też na naszym kanale, jeden z młodych, wykształconych ludzi właśnie mówi, że chrześcijanin to ten, który przyjął chrzest. Bo chrześcijanin pochodzi od słowa chrzest. Nie. Chrześcijanin pochodzi od słowa Chrystus, czyli Mesjasz, czyli Słowo wcielone. Czyli inaczej mówiąc, chrześcijanin to należący do Chrystusa. Bo tak to słowo w Biblii po raz pierwszy się pojawiło w pierwszych kościołach właśnie złożonych z tych Greków. Należący do Chrystusa. Nie? Wszyscy myślą, że są chrześcijanami. Ale rzeczywistość jest taka, że gdyby tę kulturową etykietkę odkleić i wyrzucić do kosza, co by się zmieniło w życiu tych ludzi? Co być może zmieniłoby się w twoim życiu? Odpowiedź prawidłowa jest nic. Dalej byś robił to, co robisz. Dlatego ten stan takiego pozorowanego chrześcijaństwa, które z nazwy jest chrześcijaństwem, tak, ale które z żywym Bogiem nie ma nic wspólnego, opisuje właśnie list do tego kościoła. Zobaczcie, ciekawe wezwanie Jezusa. Obyś był zimny albo gorący. Że najgorszy stan to jest letniość. Według Jezusa. Dlaczego? Bo jeśli człowiek jest grzesznikiem, wybiera zło, wie, co robi, to jest duża szansa, że sumienie, które Bóg mu dał, będzie dobijać się. Zmień swoje życie. Idziesz ku zatraceniu. Ale co się dzieje z człowiekiem, który żyje byle jak? Który po cichu grzeszy, a na zewnątrz udaje takiego no, w miarę moralnego człowieka. I jeszcze dookoła go ludzie, niekiedy nawet z tytułami, z jakimiś pozycją, nazywający siebie reprezentantami Chrystusa, będą klepać po ramieniu i mówisz, dobrym chrześcijaninem jesteś, dziecko. I będzie to od dziecka. On będzie letni. On ani w to, ani w to. I oczywiście najlepszy stan jest ten gorący dla Jezusa, ale już lepiej, żebyś był zimny, bo wtedy przynajmniej wiesz, gdzie stoisz i dokąd zmierzasz. A tak, żeś letni, to jest najgorszy stan. Wypluć cię chcę z obrzydzeniem. Mam obrzydzenie, Jezus mówi do tego typu ludzi. No i dalej mówi właśnie o tym, żeby od Niego przyjąć te białe szaty. Mówi też, żeby przyjąć złoto i przyjąć maść na oczy, abyś przejrzał. Nie? Że to wszystko, ale mówiliśmy o tych białych szatach, dlatego tylko to wyeksponowałem. I na koniec tego fragmentu jest to, powiedzmy, no wezwanie, to może, to nie jest wezwanie, to jest przedstawienie pewnego faktu, pewnej sytuacji. Co robi Jezus? To jest na żółto, a to jest nasza odpowiedź na niebiesko.
Jezus stoi i kołacze. Stoi u drzwi naszego życia. Nie? Stoi i kołacze. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, że to jest coś, co się teraz dzieje. Jeśli jeszcze Jezus nie jest w waszym sercu, to się teraz dzieje. On to robi. Ja nie wiem jak. Wiem, jak kołatał do mojego serca. On kołacze do waszego serca. Dlaczego tak jestem tego pewien, że on to robi? Bo on sam to powiedział. To nie ja sobie wymyśliłem. Ja też nie znam waszego życia. Ale on powiedział, oto stoję u drzwi i kołaczę. Czyli chcę cię przekonać do tego, kim jestem, co ci oferuję, no i jaki jest twój stan, że nie jest wesoło. I teraz odpowiedź człowieka. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, podejmie decyzję. Tak, chcę wejść do mojego życia. Wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. Wieczerzanie w tej kulturze, przynajmniej to była jedna z najwyższych form wspólnoty. Nie? Jedzenie z kimś kolacji. To jest wyraz zaufania, przyjaźni, wspólnoty, czy nawet pokrewieństwa. Będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To Jezus oferuje. Oferuje oczyszczenie, nową szatę, oferuje przejrzenie na oczy i oferuje wieczną przyjaźń, wieczną wspólnotę, to nawet coś więcej niż przyjaźń. Nasz Pan, o potężny jest wśród chwał, na niebiosach ma tron, w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, o potężny. Nasz Pan.